Witam Państwa, nazywam się Wojciech Sobczuk i opowiem Państwu o budowaniu sukcesu rynkowego zamiast budowania startupów, bo oczywiście startup nie znaczy sukces. Wiem, że to konferencja networkingowa, ale moje umiejętności networkingowe w ostatnimi czasy się kończą na podłączeniu Wi-Fi, także wolę opowiedzieć o czymś, na czym się znam. Najpierw dwa słowa, czemu się na tym znam. Otóż startupy robię od ponad 13 lat. Największy z nich to było Grono.net, portal społecznościowy, pierwszy w zasadzie w Polsce. Miał ponad 2 miliony użytkowników, teraz już niestety nie istnieje. Można powiedzieć, że osiągnął sukces, no ale w pewnym momencie został wyparty przez Facebooka, naszą klasę, globalne portale i użytkownicy przenieśli się de facto. Inny ciekawy projekt, który ostatnio zrealizowaliśmy, to uruchomienie startupu Vocate. To jest startup San Francisco, który łączy firmy i studentów kończących studia, po to, żeby znaleźć pracę dla tych studentów. I tutaj w 3 miesiące udało nam się zbudować zespół i uruchomić to przedsięwzięcie. No i w tej chwili zajmuję się Software Startup House'em Venture Devs. Dlaczego software i startup house'em? Dlatego, że robiąc startupy, z reguły nie ma funduszy po to, żeby zatrudnić naprawdę najlepszych specjalistów i ich utrzymywać. Nie ma to też często sensu, dopóki przedsięwzięcie nie urośnie. A łącząc ten software i startup house, możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć najlepszych ludzi, zbudować świetny zespół i potem wykorzystywać go nie tylko do projektów dla klientów, ale też do tworzenia startupów. Sztuka budowania startupów. Przedstawię sztukę, znaczy podejście do tego, które sam stosowałem przez długi okres czasu. Jest ono bardzo proste, zaczyna się od pomysłu. No my jesteśmy sobie pod prysznicem, tak? Wpadamy na świetny pomysł, wychodzimy z prysznica. Jeśli mamy sami czas, jesteśmy programistą, no to możemy siąść od razu zaprogramować ten startup. Jeśli nie, no to potrzebujemy pieniędzy, żeby zatrudnić kogoś, kto to zrobi. No i gotowe, tak? Bardzo prosty przepis, no ale niestety sprawdza się tylko raz na 1000 razy. Na przykład tak było w przypadku Grona. Padliśmy na pomysł, zrobiliśmy go w ogóle bez żadnego namysłu, bez myślenia o marketingu, o sprzedaży, dla kogo to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat trafiło się tak, że był to odpowiedni moment. Nie było sieci społecznościowych, wszyscy zaczęli się lawinowo zapraszać i okazało się to sukcesem. Natomiast no, w 95% przypadków niestety to podejście się nie sprawdza, bo kiedy już coś robimy, to często okazuje się, że nie to, o co tak naprawdę chodziło, czy też nie to, co jest było potrzebne użytkownikom, ale o tym za chwilę. Parę słów o mitach związanych z budowaniem startupów, bo często słyszy się na przykład, że żeby zrobić startup, trzeba pracować 24/7, całe życie spędzić przed komputerem, tak, latami siedzieć i coś tam kodować, tworzyć, dopisywać kolejne funkcjonalności. I zresztą, jak przychodzi klient z San Francisco, to takie jest jego podstawowe wymaganie, że programista to ma być 100% zaangażowany, całą dobę ma pracować i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest absolutny mit, bo w większości przedsięwzięć, które widziałem, jeśli coś zawiodło, to z reguły była to strategia i decyzje na poziomie zarządu, twórców, a nie to, że ktoś siedział 3 godziny dłużej, tak? Oczywiście wiadomo, jest jakiś tam początkowy etap, trzeba szybko coś wprowadzić na rynek. Można siedzieć dłużej i jeśli ktoś jest zaangażowany i ma pasję, no to będzie to robił tak czy inaczej, ale nie jest to wcale przepis na sukces. I tu to samo, no 100% skupienia najważniejsze. Każdy inwestor w Dolinie Krzemowej wymaga, żeby zespół był 100% skupiony na określonym startupie.
No ja wielokrotnie robiłem dwa równocześnie. Jeden z nich wypalił, drugi nie wypalił, zupełnie nie z mojej winy, czy nie związane to było z tym, czy byłem skupiony, czy nie. Wiadomo, że jest to sytuacja idealna, jeśli ma się tylko jedną rzecz, ale nie jest to jakieś absolutne wymaganie według mnie. Kredyt i dramat finansowy, tak? No, startup można zrobić w tej chwili już za grosze, więc to nie jest tak bardzo aktualny mit. Natomiast jest pełno pieniędzy na rynku, jest pełno ludzi, którzy mają tyle tych pieniędzy, że no, nie wiedzą, co z nimi zrobić, żeby je jakoś pomnożyć, nawet jeśli ryzyko jest duże. Więc nie trzeba się pogrążać w żadnych dramatach, tylko po prostu trzeba wyjść i pozyskać finansowanie. Następny mit, nuda jest zła. Otóż wydaje mi się, że nuda jest bardzo potrzebna, zwłaszcza w momencie, kiedy wpadamy w taki wir pracy, bo siedząc i robiąc kolejne zadania z listy, którą sobie wymarzyliśmy, jakieś tam kolejnych funkcjonalności w danym projekcie czy startupie, tak jesteśmy na tym skoncentrowani, że zupełnie tracimy perspektywę szerszą. I bardzo często robimy coś, co zupełnie nie ma sensu. Robimy funkcjonalności, które są niepotrzebne, robimy rzeczy, które są niepotrzebne, więc warto to na nie raz w tygodniu dobrze się wynudzić, pozwolić, żeby mózg trochę popracował samodzielnie i wtedy okazuje się, że wpadamy na najciekawsze pomysły i podejmujemy najsensowniejsze decyzje. I właśnie przykład związany z tymi mitami Grononet, w którym pracowałem 24/7 przez lata, potem było 40-50 programistów. Wszyscy robili kolejne feature'y i tak dalej, i tak dalej. A temat się i tak rozpadł i wydaje mi się, jakby nie obrażając tych ludzi, bo był to świetny zespół, ale gdybym sam siedział, wypuszczał jedną funkcję raz na 3 miesiące, efekt byłby bardzo podobny, bo portal rósł ze względu na zaproszenia i wiralowość swoją, a upadł ze względu na czynniki zewnętrzne i a tak może być może nawet przez ten brak nudy właśnie, która by pozwoliła, nie wiem, zrobić jakiś pivot, zmienić kierunek rozwoju po to, żeby osadzić się gdzieś tam równolegle do Facebooka. No i teraz opowiem o podejściu, które wydaje mi się, że daje lepsze efekty i większą skuteczność w statystycznym przypadku. Czyli jak budować ten sukces, a nie budować sobie startup dla startupu, jak budować coś, co wiemy, że zadziała, a nie spędzać czas tworząc kolejne, być może niepotrzebne funkcjonalności. Zaczyna się jak zwykle od pomysłu, tak jak i w przypadku tego uproszczonego schematu budowania startupów. Tylko że tutaj no, ten pomysł musi być zrozumiały dla innych. Tak? Często ktoś się ze mną kontaktuje, czy z kolegami inwestorami i zaczyna im opowiadać o swoim pomyśle na startup. Opowiada przez 15 minut jakiś elaborat, a na koniec już jakby po 3 minutach wszyscy się zgubili i zapomnieli, o co w ogóle chodziło. Tak? Także pomysł musi być bardzo prosty, zrozumiały i dla osoby, która go opowiada, i dla innych. Natychmiastowo, no bo jeśli jakiś użytkownik ma używać danego produktu, no to też go musi zrozumieć, prawda? Więc już sama jego idea musi być bardzo klarowna. Oczywiście musi też być potrzebny innym. Dużo było startupów, które okazywało się, że nie są nikomu potrzebne. I warto to zweryfikować jak najszybciej. Zasada związana z pomysłami i strategią startupową, odejmować, aż nie będzie czego odejmować, czyli jeśli mamy pomysł na serwis dla fanów kotów, tak, no i chcemy zrobić funkcjonalność do organizowania spotkań, chwalenia się zdjęciami, zamawiania jedzenia dla kotów i tak dalej, i tak dalej. Brzmi bardzo fajnie, no ale warto się zastanowić, czy jest jakaś jedna funkcjonalność, która faktycznie przyciągnie użytkowników i która faktycznie jest komuś potrzebna. Dlatego dopóki takiej rzeczy się nie znajdzie, raczej nie warto się zabierać za pracę, a jeśli już ona się znajdzie, no to wszystkie pozostałe trzeba odrzucić i tylko zrealizować tą jedną podstawową potrzebę i funkcjonalność. Bardzo dobrze jest, jeśli pomysł wyprzedza swoje czasy. Mój znajomy, który ma fundusz inwestycyjny, mówi, że inwestuje tylko w takie pomysły.
Czyli w rzeczy, które będą popularne za 2 lata, tak? Czyli w momencie, kiedy już ten produkt zostanie stworzony i minął z reguły ten rok czy 2 lata, bo stworzenie i dopracowanie produktu z reguły tyle trwa, no to wtedy on się już stanie popularny i wtedy wejdzie na dziewiczy rynek i powiedzmy go przejmie, tak? Zwiększa to szanse sukcesu. No oczywiście trzeba prawidłowo przewidzieć te trendy. No i takim przykładem pomysłu, który nie został zweryfikowany, jest startup Color, który swego czasu, kilka lat temu, pozyskał 41 milionów dolarów inwestycji, z czego wszyscy w branży się śmieli. A w tej chwili nikt praktycznie go nie używa. Miał to być startup do dzielenia się zdjęciami z imprez, czy jakieś takie wspólne budowanie doświadczeń związanych z fotografią. Był tam founder, który miał duże doświadczenie, przekonał inwestorów, pozyskał wielkie fundusze. Pieniądze zostały przepalone w zasadzie na nic. No dobrze, jak już mamy ten pomysł, no to trzeba się wziąć za sprzedaż. No i może się to wydawać dziwne, że drugim etapem jest sprzedaż. Natomiast sprzedaż jest de facto weryfikacją pomysłu. Trzeba ustalić, kto by chciał w ogóle używać tego produktu, który budujemy, i to bez względu na to, czy to jest startup, czy jakaś dodatkowa funkcjonalność w istniejącym już produkcie. No a po drugie trzeba ustalić, kto to zapłaci, bo niekoniecznie są, kto za to zapłaci, bo chcieć używać, no to chcą wszyscy, tak? Jak powiemy komuś coś fajnego, na pewno będzie tego chciał, tak? Ale żeby wyjął pieniądze z portfela czy kartę i za to zapłacił, to już jest zupełnie inna historia. I warto zweryfikować temat od tej strony. No i najsprytniejszym podejściem tutaj jest sprzedać, zanim się zbuduje, prawda? Także zanim jeszcze powstanie zespół, pozyskiwanie pieniędzy i tak dalej, jest ten pomysł, jest on jakoś jasno określony. Spróbujmy go sprzedać, zróbmy stronę, która, jeśli to jest oczywiście możliwe, tak? Zróbmy stronę, która oferuje ten produkt z dostawą za 3 miesiące, tak? Zróbmy stronę, gdzie można się zapisać, żeby go kupić w przyszłości. Zweryfikujmy w prosty sposób, czy ktokolwiek będzie tym zainteresowany. I taką formą sprzedaży jest też pozyskiwanie inwestycji, bo no, trzeba ten pomysł sprzedać inwestorom, żeby zechcieli włożyć na to pieniądze. Po temacie, jeśli mamy pomysł, mamy strategię sprzedaży. No i musimy teraz pomyśleć o strategii jego realizacji, czyli jak, co zrobić, żeby powstał i pojawił się na rynku. Pierwsza rzecz to jest długofalowa wizja, czyli czym chcemy być, powiedzmy, za 3 lata, jaka misja nam przyświeca. Jak robimy tą stronę dla kotów, no to chcemy tam zaspokoić wszystkie potrzeby posiadaczy kotów, tak, żeby się spotykali, zamawiali jedzenie, dzielili zdjęciami i tak dalej, i tak dalej. Wizja no, nie musi być zbyt precyzyjna i z reguły bardzo często się zmienia, no ale coś takiego musi być, żeby i zespół, i twórca pomysłu wiedział, do czego dążymy i co chcemy na koniec osiągnąć. Potem trzeba zbudować precyzyjną strategię dla MVP, czyli minimalnego produktu, który chcemy wypuścić. I robimy to też jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad projektem, no bo dzięki temu z reguły ten projekt się totalnie zmienia. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, że chce zrobić stronę dla posiadaczy kotów, zaraz po rozmowie się okazuje, że jednak to ma być strona dla posiadaczy kanarków. I bardzo często tak jest. Startupy, które robiły rzecz X, po miesiącu prac nagle zmieniają zdanie, robią rzecz Y. Jest to zupełnie naturalna rzecz, nie należy się bać zmieniać kierunku, jeśli okazuje się, że ten początkowy nie miał wielkiego sensu. Natomiast, żeby zacząć realizację, trzeba mieć tą precyzyjną strategię dla tego minimalnego produktu. On musi być cały zaprojektowany, rozrysowany i tak dalej, bo nie da się zrealizować czegoś, co nie jest dokładnie określone. Przynajmniej programista nie jest w stanie tego stworzyć. Po drugie, to doświadczenie eliminuje wiele pytań, błędów i pozwala, żeby ten pomysł był o wiele bardziej dojrzały. Potem po realizacji MVP wydaje mi się, że
posiadanie strategii dłuższej niż na 2-3 miesiące w przypadku produktu online'owego jest po prostu stratą czasu, dlatego że co miesiąc pojawiają się nowe pomysły, co miesiąc pojawia się feedback od użytkowników, zmienia się sytuacja rynkowa i robienie jakichś precyzyjnych planów na wiele lat naprawdę mija się z celem. I jak widzę fundusze inwestycyjne, które sobie życzą od kogoś, kto przychodzi ze startupem planu, w którym roku, w którym dniu roku czwartego budowania firmy wkroczy na rynki zagraniczne, tak? Albo ile będzie zarabiał w piątym roku, no to po prostu śmiać mi się chce, no bo to jest kompletne wysysanie faktów z palca, zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie robił coś odrobinę albo o wiele innego niż ten początkowy pomysł. No i ta strategia, czy dla MVP, czy potem tworzona na bieżąco dla kolejnych etapów realizacji, musi być zsynchronizowana z tą naszą długofalową wizją i wartościami dla klientów. Bardzo łatwo jest zbudować 50 różnych funkcjonalności. Mieliśmy to też na przykład przy budowaniu grona, gdzie ileś tam funkcji można było spokojnie wyrzucić do śmieci, bo nikt z nich nie korzystał albo było gdzieś tam schowane, tak? I sztab programistów siedział i to wszystko realizował tak naprawdę po nic, bo te plany nie były zsynchronizowane z wartościami dla klientów. No i takim przykładem błędu strategicznego jest Kodak, który w 75 już wynalazł aparat cyfrowy, ale oczywiście utopili temat, bo konkurował on z ich produktami analogowymi i całym dostarczaniem chemikaliów do wywoływania zdjęć i obsługi całego procesu. No i mieli 20 lat ponad na to, żeby poprawić tą strategię i jednak wprowadzić ten produkt, kanibalizując jakby swoje pozostałe dochody, ale też wchodząc na nowy rynek, który potem okazało się, że przejął całość fotografii, czyli fotografia cyfrowa, a Kodak sobie zbankrutował. Także pomimo tego, że mieli sztaby mądrych ludzi, nie byli w stanie podjąć tej kluczowej decyzji strategicznej. I tutaj znowu praca tysięcy ludzi, nieważne jak wytężona, poszła na marne przez błąd strategiczny. Dlatego do strategii uważam, że należy przy jak największą wagę przykładać. Mamy pomysł, mamy sprzedaż, mamy strategię. Trzeba mieć teraz zespół, który ją zrealizuje. Dobra rzecz to jest posiadanie wspólnika. W przypadku realizacji dla klientów to ta sytuacja tego nie dotyczy. Natomiast w przypadku startupów, no jeśli jest się powiedzmy programistą z problemami komunikacyjnymi, tak? Co często dotyka programistów, warto jest mieć wspólnika biznesowego, który zajmie się tą komunikacją, tak? Bo wbrew pozorom ta komunikacja to jest 90% sukcesu, a nie technologie, o czym programiści często nie wiedzą. No po drugie zawsze jest osoba, która ma zbieżne cele, inny punkt widzenia, więc pracując razem dochodzi się na pewno do lepszych efektów. Kolejna rzecz to doradcy. Tego bardzo nam brakowało przy budowaniu Grono, naszego portalu społecznościowego, bo tak naprawdę niewielu ludzi w Polsce znało się w ogóle na przedsięwzięciach internetowych, a nie byliśmy w Dolinie Krzemowej, żeby się kogoś zapytać, co i jak robić. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że warto przyjmować na pokład takiego doradcę raz na pół roku. Co najmniej po to, żeby przyszedł ktoś z zewnątrz, kto ma zupełnie inny punkt widzenia, zobaczył, czy to, co się dzieje, ma sens i dał taki właśnie zewnętrzny feedback. No a jeśli to jest jeszcze osoba, która jest specjalistą w jakiejś branży, w której obraca się ten startup, no to jest tylko dodatkowa wartość dla przedsięwzięcia i nie jest to jakaś kosztowna rzecz. Często kolega, który się na czymś zna, pomoże za darmo, tak, nie trzeba mu płacić pensji. Także bardzo przydatna rzecz. No i co do zespołu, wyselekcjonowani ludzie. Dawniej rozmowy rekrutacyjne moje trwały 2 minuty albo krócej.
Pytałem się, no dobra, tam umiesz programować, chcesz coś porobić? Tak, no to przychodź od jutra, tak? No i takie rozmowy się kończyły często katastrofą, tak? No bo wiadomo, ileś czasu trwa, zanim osoba się wdroży. Jeśli popełnia błędy, cały team za to płaci, bo jak programista coś tam popsuje, no to wszyscy inni muszą poprawiać. No i nie prowadzi to do budowania dobrych zespołów, także w tej chwili mamy długi proces, w którym elementem jest przyjście danej osoby na takie warsztaty 2-3-dniowe u nas, żeby zobaczyć w ogóle, jak się z nim pracuje, czy z nią rozmawia i żeby zobaczyć, czy w ogóle pasuje do tego naszego teamu. I dopiero po tym podejmujemy decyzję o przyjęciu osoby na pokład, także polecam takie podejście. No i oczywiście, żeby ten zespół działał, musi być jakiś proces, deadline'y, analityka. Nikt nie działa efektywnie bez deadline'ów. Wiadomo, jak coś musi być na kiedyś tam, no to może poczekać. Trzeba tego pilnować, bo nawet najlepszy zespół, jeśli w momencie, kiedy się rozrośnie ponad, nie wiem, 2-3 osoby, no to już przestaje być efektywny i trzeba go synchronizować, więc ten aspekt zarządzania projektami staje się bardzo istotny. Jak już mamy zespół, no to musimy mieć czas lub pieniądze, żeby faktycznie stworzyć ten produkt. Oczywiście jeśli to jest dwóch founderów, którzy sami go realizują. Jeden z nich jest programistą, na początku trzeba tylko czasu, nie trzeba tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jak wiadomo, pieniędzy, bo wszystkie usługi online'owe są bardzo tanie. Natomiast jeśli nie uda się doprowadzić do tego, żeby produkt zaczął zarabiać już w początkowej fazie, no to powiedzmy, że programiście się skończyło mu się pieniądze na jedzenie i wynajem mieszkania. No i trzeba będzie tych pieniędzy szukać. Mogą to być pieniądze własne, czy też od znajomych lub od inwestora. Z inwestorami jest o tyle gorzej, że jest to bardzo długotrwały proces, z czego nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę. Taka zbiórka pieniędzy, powiedzmy w Dolinie Krzemowej, z reguły trwa pół roku. Najpierw przychodzi się z jakimś pomysłem, potem się zaczyna to realizować, wraca się z jakimiś efektami, oni się zastanawiają, wszyscy się uśmiechają, wszystkim się podoba, tak? Ale do momentu, żeby podpisali faktycznie ten czek, no to jest naprawdę ciężka robota, która defokusuje tą osobę odpowiedzialną za biznes i powoduje, że zamiast skupiać się nad produktem, poświęca dużo czasu na zbieranie tych pieniędzy. No ale jeśli to jest konieczne, no to nie ma wyjścia. Tak jak mówię, nie trzeba wiele pieniędzy, żeby wystartować w dzisiejszych czasach. No i ten proces sprzedażowy do inwestora jest asymetryczny, a to znaczy tyle, że taki inwestor, który ma 200 milionów dolarów, a my chcemy milion, no to dla niego to nie będzie jakiś kluczowy projekt, tak? Nie będzie się mocno nad nim skupiał czy zastanawiał. Oczywiście są od tego wyjątki i dla niego to żaden problem, tak? Padnie produkt, trudno, no 1 na 10 się uda, da mu miliardowe zyski czy tam stukrotny zwrot z inwestycji, natomiast dla nas to jest być albo nie być, to jest nasze dziecko, nasz startup. Także trzeba o tym pamiętać, że z perspektywy inwestora wygląda to zupełnie inaczej. No i szukać takich, którzy oprócz pieniędzy dają też kontakty w danej branży, w której chcemy realizować produkt, no bo wtedy wiadomo, mniej pieniędzy na marketing i lepszy efekt i szybszy start tematu. No i pieniądze mają tą zaletę, że pozwalają na profesjonalizm. Wiadomo, że w startupach nie wszystko musi być idealnie, a wręcz odwrotnie, nie powinno być idealnie, bo ideał to jest największy wróg biznesu. Natomiast jeśli pracuje się naprawdę z profesjonalistami, efekty są zupełnie inne niż z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia, więc posiadanie tych pieniędzy, nawet jeśli często nie jest konieczne, czasami warto to zrobić, zwłaszcza jeśli firma już zarabia pieniądze, bo wtedy występuje się z pozycji siły. A efekt jest taki, że mamy przewagę konkurencyjną nad innymi firmami lub wyrównujemy ten poziom konkurencji do nich, no bo wiele firm konkurencyjnych być może też pozyskało pieniądze i mogą atakować mocniej, szerzej
i tak dalej. Jeśli sobie to odbierzemy, no to będziemy słabsi na rynku. No takim przykładem flagowym właśnie nie szukania inwestycji i robienia wszystkiego samemu jest Marek Futrega, twórca kurnik.pl, który zrobił wieki temu już portal z grami. Co kwartał wypuszczał jakąś nową gierkę czy nową funkcjonalność. Nie potrzebował żadnych inwestorów. Spokojnie sobie dowiózł temat i z tego co wiem funkcjonuje do dzisiaj. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, to zwłaszcza w przypadku projektów realizowanych dla klientów, bo z reguły w startupach funkcję tego drivera pełni któryś z twórców. A driver jest to osoba, która powoduje, że rzeczy się dzieją, tak, ciśnie temat do przodu, synchronizuje wiedzę w zespole, zwłaszcza jeśli są jakieś osoby zdalne, no to staje się to dużym problemem. Musi być ktoś, kto pilnuje, żeby ta wiedza odpowiednio przepływała i ludzie, którzy są programiści zdalnie, realizowali faktycznie ten projekt, o który chodzi, a nie coś zupełnie innego, co sobie wymyślili. Ta osoba zarządza procesem, komunikacją, narzędziami. Po prostu taka moc sprawcza, project manager, który jest główną siłą sprawczą w projekcie. Wywiera ciśnienie i ustala deadline'y. Jak już wspominałem, no, fajnie jest pracować bez deadline'ów. Będzie jak będzie, natomiast jeśli są deadline'y i sensowny plan, na pewno rzeczy idą szybciej i bardziej efektywnie. No i ta osoba formalizuje strategię i to jest bardzo ważna rzecz. Często twórca startupu jest największą kulą jego nogi, bo już w kilku przypadkach to widziałem, że twórca powiedział: o, zrobimy taki feature, bo on mi się podoba, tak? A zrobimy jeszcze inny feature, bo on mi się podoba. No tylko zapomina o tym, że ten feature to nie jest dla niego i żeby jemu się podobał, tylko dla klientów. I potrzebna jest osoba, która będzie w stanie po pierwsze wydrzeć z niego, o co mu właściwie chodzi. Po drugie ułożyć to w jakąś tam strategię i skolejkować, żeby on widział, że jeśli robimy feature X, no to opóźniamy feature Y, tak? I bardzo często twórca startupu nie ma predyspozycji do takich działań i potrzebna jest osoba, która to zrobi, bo bez tego no to jest prosty przepis na porażkę. Piszemy sobie jakieś fajne funkcjonalności, które się twórcy podobają, no i na koniec tylko on używa produktu. I tu przykład takiego drivera w niedawnym projekcie. Miałem pana B, z którym chciałbym do końca życia najchętniej pracować, już niestety nie pracujemy razem. To jest człowiek, który pierwszy przychodził, ostatni wychodził, robił wszystko tak naprawdę, czy sprzedaż, czy zarządzanie, czy plany produktu. Wszystko tak naprawdę realizował, no do tego potrzebował 20 kaw dziennie, tak naprawdę rano zaczynał i co chwilę sobie dolewał, ale bardzo efektywnie pełnił tą ważną rolę. No i teraz jakie są efekty tego podejścia według mnie bardziej rozsądnego, mniej spontanicznego, które w tej chwili staramy się realizować. A na górze mamy podejście normalne software house'u czy startupu, gdzie jest jakaś tam idea. Startujemy jak najszybciej development, żeby ją dowieść na rynek. Okazuje się, że ten development jednak trwa długo, bo było za dużo feature'ów. Potem zanim uruchomimy produkt, zaczynamy już go przerabiać, bo okazuje się, że te funkcje, które zrobiliśmy, no to nie do końca są takie fajne, a tak naprawdę to na rynku brakuje 5 innych. I gdzieś tam daleko w przyszłości produkt wchodzi na rynek i dopiero wtedy zaczynamy się dowiadywać, czy ktoś z tego będzie korzystał. Natomiast to podejście, które w tej chwili realizujemy i do naszych startupów, i do produktów klienckich, jest pokazane na dole. Zaczyna się od 3-dniowego workshopu, na którym osoba od user experience i od produktu i technologiczna spędza 3 pełne dni z tym twórcą startupu, czy w naszym przypadku z pomysłodawcą w obrębie przedsięwzięcia, czy też z klientem zewnętrznym. I w czasie tych 3 dni zadaję sobie te wszystkie pytania, które tutaj wymieniłem, czyli co to w zasadzie jest, po co to jest, komu to sprzedać, jak to sprzedać, jaka ma być ta strategia, jaka ma być ta wizja, w efekcie czego
Po takim workshopie mamy już skonkretyzowaną wizję, obciętą z tych wszystkich zbędnych funkcjonalności i skupioną na zaspokajaniu jakichś kluczowych potrzeb. Potem mamy 2 tygodnie production planning, czyli rozrysowywania całości produktu, jak on ma dokładnie działać i rozpisywania tych funkcjonalności dla programistów. Potem jak najkrótszą fazę developmentu po to, żeby dowieść ten MVP, czyli ten minimalny produkt, który ma sens rynkowy. No i w znacznie krótszym czasie niż to podejście górne jesteśmy w stanie coś wypuścić na rynek, zobaczyć, czy to w ogóle działa. I dopiero potem podjąć decyzję, czy zupełnie to nie miało sensu, tak, to się też może zdarzyć i ubijamy projekt, czy jakoś go dramatycznie zmieniamy, czy robimy, czy wszystko jest super, tak, dorabiamy jakieś kolejne moduły funkcjonalności. No i to górne podejście jest bardzo popularne w software house'ach i zawsze będzie, dlatego że no wystarczy sobie zobaczyć na długość tej kreski, co oznacza większą liczbę roboczogodzin, za którą można zaczarżować klienta. Więc to dolne, które my promujemy i realizujemy, jest no mniej opłacalne, ale z racji naszego doświadczenia startupowego chcemy robić fajne rzeczy i chcemy, żeby one faktycznie osiągnęły sukces, a nie po prostu pisać sobie soft i zarabiać na roboczogodzinach. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Jakieś pytania? Pomysły na startupy? Nie. A jednak? O, jest. No to szybkie pytanie. Raz. Wspomniałeś, że ideał zabija biznes. Co masz na myśli? Mam na myśli dokładnie to, co powiedziałem, czyli robienie czegokolwiek w sposób idealny. Bycie perfekcjonistą jest po prostu wrogiem biznesu, tak? Gdyby Microsoft był perfekcjonistą w Windowsie pierwszym, którego wypuścił, to by nie był liderem rynkowym, bo naprawiliby wszystkie bugi, zanim go wypuścili, prawda? Użytkownicy chcąc nie chcąc musieli z tego korzystać. Także tak samo mamy programistów, którzy muszą mieć tam idealny kod, wszystko musi być super czyste, eleganckie, tak? Użytkownika nie obchodzi zupełnie, jaki tam jest kod w środku, tak? Może być najgorsze bagno, dopóki on jest w stanie zrealizować swoją potrzebę w prosty sposób, no to zrobi to i nie będzie patrzył, czy to jest idealne, czy nieidealne, prawda? Także no wiadomo, że trzeba robić rzeczy porządnie, natomiast za dalekie pójście w ideał, że to wszystkie no, musi być idealna ikonka, tak i tak dalej, zwłaszcza na początku projektu, kiedy go wypuszczamy, żeby go zweryfikować na rynku, no to to jest zabójstwo, bo nie robi to wielkiej różnicy dla użytkownika, natomiast od strony firmy robi dużą różnicę, bo spowalnia wszystko i doprowadza do późniejszego wypuszczenia produktu. Natomiast no, zabójczy najbardziej jest ten ideał, jeśli też przesadzimy z liczbą funkcjonalności, bo wtedy wiadomo, na każdą z nich musimy poświęcić więcej czasu i pieniędzy. Im bardziej idealnie chcemy to zrobić, tym większy jest problem. Natomiast no, produkty takie jak iPhone, można powiedzieć, że w pewnym sensie są idealne w tym, co robią, tak? No, ale zobaczmy na iPhone'a 1, który tam w internecie było porównanie do kamienia, tak? Że to jest to samo, bo iPhone nie ma MMS-ów, nie ma czegoś tam, tak? Wypuścili po prostu absolutne minimum, żeby dało się z tego korzystać i w żaden sposób nie był to produkt idealny, a mimo to, ponieważ spełniał określone potrzeby użytkowników w sposób lepszy niż inne produkty, przyjął się na rynku i jest rozwijany do dzisiaj.